Jarosław Kaczyński potrafił schować Antoniego Macierewicza. Czy to było cyniczne? No było. Więc ja cały czas uważam, że pewnych rzeczy uczmy się od Jarosława Kaczyńskiego, bo co by nie mówić, on pewne sprawy polityczne rozgrywa idealnie. Rozgrywa nas, rozgrywa społeczeństwo i dzięki swoim małym kłamstewkom, których nie dostrzegamy albo dostrzegamy po czasie, wygrał wybory. Witamy po raz kolejny. Ten program powinien się nazywać, tak zwłaszcza po ostatnim naszym spotkaniu, zastanawiam się, czy Sowa i Przyjaciele nie byliby lepszą nazwą. Mówię z pewną goryczą, dlatego że to już któryś raz. To zaproszenie jest kierowane do liderów, co mówię z pewnym zmieszaniem, bo też nie chcę umniejszać panów roli w państwa partiach. No ale już któryś raz rozmawiamy o takich rzeczach, zdawałoby się oczywistych, jak to na przykład, że trzeba uzgodnić wspólnych kandydatów do Senatu. Wiemy, co się dzieje we Wrocławiu. Trzeba jakoś się dogadać i uporządkować sytuację w sprawie list oczywiście do Sejmu. Wiemy, co się dzieje w Łodzi na przykład. Chcemy się dowiedzieć też i zrozumieć, tak żeby to wyborcy zrozumieli, na czym polegały te wszystkie zawirowania, ta telenowela, jak żeśmy to nazywali tydzień temu, dotycząca koalicji, tych porozumień programowych, które nie były możliwe, albo też tego podziału miejsc, które okazały się być może przyczyną tego, że idziemy w trzy bloki zamiast radośnie zapowiadanego zjednoczonego frontu opozycji. Szczerze mówiąc, ta nieobecność liderów dzisiaj symbolicznie uzewnętrzniona tymi oto portretami z naszej perspektywy, z perspektywy obywateli RP, czy ogólnie mówiąc ruchów obywatelskich, jest takim dosyć symbolicznym podsumowaniem ostatnich czterech lat. Nasze uliczne protesty były cenione, chwalone. Kiedy próbowaliśmy formułować oczekiwania wobec partii politycznych, byliśmy całkiem po prostu ignorowani i w dalszym ciągu czujemy, że jesteśmy. Przepraszam akurat panów obecnych, tak? Pretensje oczywiście nie są do was, bo nie mogą być, skoro panowie akurat tutaj dzisiaj są. One są oczywiście adresowane do tych, których tutaj nigdy nie było. Chciałbym, żebyśmy w dalszym ciągu porozmawiali o szansach na uporządkowanie sytuacji. Co z apelem Lewicy o uzgodnienie wspólnych kandydatów do Senatu? Jak rozumiem, może o czymś nie wiem, ten apel został publicznie wyrażony przez blok lewicowy w trakcie konstrukcji, w budowie bloku lewicowy. Bloku budowy. I on się nie spotkał z żadną odpowiedzią ze strony, nie wiem jak to nazwać, bloku centrowego, który już jest, Koalicji Obywatelskiej. Tak, który jest już zbudowany. Jak rozumiem, we Wrocławiu Koalicja Obywatelska proponuje między innymi kandydaturę pani profesor Chybickiej. Nie rozumiem tego, co oznacza to publiczne oświadczenie obojga państwa Zdrojewskich, związanych z Platformą Obywatelską, którzy ogłosili swoje kandydowanie. Nic nie wiem, a próbowałem się dowiedzieć, jak to wygląda z Józefem Piniorem, który swoją kandydaturę zgłosił. Jak to będzie na przykład we Wrocławiu, w którym to Wrocławiu kandydatem związanym z PiS bywa Jarosław Obrymski. On pokonał Piniora w wyborach do Senatu na przykład. To nie jest zawodnik wagi lekkiej. On może we Wrocławiu wygrać. Jak to wygląda? Dobrze, rozumiem, że zacznie ode mnie, tak? Mhm. Wygląda tak, że ten apel, który został skierowany przez środowisko lewicy, jak rozumiem, rzucony w eter na zasadzie takiej, że zróbmy wspólną listę, no jest jakby odpowiedzią na to, co się działo wcześniej. Wcześniej przecież już były sugestie i padały różnego typu sformułowania, że będziemy chcieli dążyć do tego, że jeżeli nie uda się stworzyć wspólnych list do parlamentu, a już wiemy, że się nie uda, byliśmy od początku za tym, żeby tworzyć wspólne listy, czy wspólnych kandydatów uzgodnić do Senatu. To oczywiście może w pewien sposób zatrzymać ten marsz PiSu do zawładnięcia całą przestrzenią publiczną i społeczną, bo przecież wiemy o tym, że Senat nie jest w stanie zablokować, jeżeli PiS będzie miał w Sejmie zablokować pewnych działań ustawodawczych PiSu, natomiast może je na pewno powstrzymać i też może się stworzyć pewnego rodzaju taki ośrodek władzy, niezależnej władzy, czy władzy oddzielnej od wpływu PiSu, skupiający wokół siebie, czy wokół Senatu wszystkie ruchy demokratyczne i cały głos demokratyczny z założeniem,
założeniem, chociaż ja cały czas jestem niepoprawnym optymistą, ale z założeniem ewentualnej porażki. Natomiast z tego, co mi wiadomo i z informacji, które ja posiadam, tego typu działania zmierzające do tego, żeby w jak największej liczbie miejsc mieć przynajmniej jednego, nie więcej, a jednego kandydata, który będzie skutecznie mógł rywalizować z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, trwają. Natomiast to nie jest proces, który sobie od tak wymyślimy, zważywszy na to, że no też pewnie jest mnóstwo różnego... Na czym polega trudność? To trudność polega na tym, że liderzy ugrupowań muszą usiąść i się porozumieć, bo do niedawna jeszcze... Liderzy tych ugrupowań są zapraszani przez nas tak stanowczo, jak tylko może to zrobić grupa 300 nie, osób. Jasne, tylko nie chcę być złośliwy. Z etykietą wariatów. Nie chcę być złośliwy, ale państwo też jesteście w ruchach społecznych, ruchach obywatelskich podzieleni. Z różnych powodów. To się dzieje. Tak samo jest z politykami. Politycy dzielą się na tle różnych rzeczy. Czasami ambicjonalnych, czasami programowych. Też sama lewica przecież do niedawna była mocno podzielona. Jeszcze niedawno, proszę nie traktować tego jako złośliwość, broń Boże. Ja się cieszę, że taki duży blok lewicowy powstaje, bo on będzie miał szansę zaistnieć w sensie i reprezentować elektorat. Ja troszeczkę o czym innym mówię, tak? Bo taka sytuacja jak Wrocław, gdzie zresztą słychać, ku mojej gorzkiej satysfakcji, słychać powtórzenie naszych od 2 lat zgłaszanych postulatów pod państwa adresem. I proszę nie mówić, że pan pierwszy raz o tej propozycji słyszy. Zróbcie prawybory. Ale na kandydata do Senatu we Wrocławiu. Ale zrobiliśmy. Nie zrobiliście. Ale zróbcie prawybory na kandydata we Wrocławiu, to problem zniknie. Żaden Schetyna z żadnym Kosiniakiem Kamyszem i z żadnym Czarzastym nie będzie musiał niczego ustalać za zamkniętymi drzwiami. Absolutnie się wyborcy, z panem nie zgadzam. Bardzo bym był chętny usłyszeć, z czym się pan dokładnie nie zgadza. Wyborcy wybiorą tego, kto im być może programowo odpowiada najbardziej i z całą pewnością wybiorą tego, kto będzie miał szansę być tym skutecznym kontrkandydatem we Wrocławiu, akurat wobec Jarka Obrońskiego na przykład, który, jeszcze raz powtórzę, to nie jest ktoś, kto stroce spod ogona wypadł, to jest ktoś, kto potrafi wygrywać te wybory. Dlaczego koniecznie skomplikowane ustalenia między liderami, w których oczywiście grają rolę ambicje i różnice interesów, a dlaczego nie całkiem po prostu demokracja, o której tyle wszyscy gadamy? Ale absolutnie jest demokracja. Właśnie na tym polega system polityczny. To partie polityczne, do których każdy z nas, każdy z panów może się zapisać, może decydować o kreowaniu tych władz, może tworzeniu tych władz i delegować na nich odpowiednie instrumenty wynikające ze statutu. Ja nie wiem, czy pan organizował prawybory. Ja organizowałem prawybory. I organizowałem je w 2001 roku, kiedy byłem wówczas Platformą Obywatelską. To były wewnętrzne prawybory w partii? Nie, nie były wewnętrzne wybory w partii, bo Platforma Obywatelska nie była wtedy partią polityczną. Były otwarte, szerokie, duże i to pokazuje, że jakby wmontowywanie nas w jakieś doświadczenia amerykańskie czy inne, anglosaskie, dotyczące prawyborów jest absolutnie nieskuteczne. Bo w wielu miejscach te prawybory były albo unieważnione ze względu na to, że wynik był wypaczony, mówiąc delikatnie, bo wiemy, że jeśli chodzi o kształtowanie listy, miejsc na listach, a my mamy wybory proporcjonalne, a nie większościowe i zupełnie inny system wyborczy, no nie jest skuteczne i nie jest w stanie skutecznie wybrać list, które są w stanie rywalizować w procesie. Pan jednak dosyć konsekwentnie unika udzielenia odpowiedzi na pytanie, które ja zadałem i woli pan prawdopodobnie odpowiadać na pytanie, które tkwi w pańskiej głowie. My nie proponujemy amerykańskiego, my nie proponujemy zbawienia Platformy Obywatelskiej ani Nowoczesnej, wybawienia od pewnych kłopotów z demokracją wewnątrz ich partii. To mnie szczerze mówiąc nie interesuje. My proponujemy międzypartyjne prawybory. Nie w systemie większościowym, tylko w systemie proporcjonalnym. One zostały sprawdzone bardzo skutecznie lat temu, już kilkanaście, we Włoszech, kiedy trzeba było się przeciwstawić populizmowi Berlusconiego. To były międzypartyjne prawybory, tym różniące się między innymi od wspomnianych przez pana prawyborów w Platformie Obywatelskiej, że tam konkurujące ze sobą partie spotykają się i patrzą sobie wzajem na ręce. Więc tam raczej dowożenie głosujących autobusami, hurtem, tak, nie wchodzi w grę, bo ludzie sobie nawzajem patrzą na ręce, tak jak przy normalnych wyborach to się dzieje. Ten apel do was adresowany, kierowany był przez nasze obywatelskie środowisko, w którym narasta takie dosyć rozpaczliwe poczucie, tak, że my musimy w konfrontacji z PiS-em głosować naprawdę na Zjednoczony Front Opozycji. To nie są żarty, tylko to jest twarda rzeczywistość, ale równocześnie ta sytuacja odbiera nam, obywatelom, wybór.
Przy okazji jeszcze istnieje całe mnóstwo takich socjotechnicznych, bym powiedział, argumentów dotyczących tego nieszczęsnego sumowania się elektoratów w koalicji, co jak wiemy między PSL-em a Wiosną możliwe nie jest. Te dwa elektoraty bez procedury konkurencji między partiami raczej mogą się wyłącznie zniechęcać. Tak? No, zresztą sprawdziliśmy to w wyborach do Parlamentu Europejskiego, prawda? I w wyborach do Parlamentu Europejskiego wieści, które ja słyszałem o kandydowaniu osobno Wiosny, te, które mówiły o tym, że Wiosna kandydując osobno rozbije głosy demokratów i pogrąży nas wobec Donta, były absolutnym skandalem, ponieważ w tamtych wyborach, w odróżnieniu od tych wyborów, które nadchodzą, Dont nie działa prawie wcale. A tu potrafi zdecydować o wszystkim. I teraz w tamtych wyborach ta niegdysiejsza koalicja europejska gromkim głosem krzyczała entuzjastycznie o zjednoczeniu opozycji i od zdrajców demokratycznej sprawy wymyślała kandydującej osobno Wiośnie, a w tych wyborach nagle, wtedy kiedy Dont rzeczywiście ma znaczenie, słyszymy opowieść odwrotną. Nagle trzy bloki są w ogóle zbawieniem. Moje natomiast budzące pańskie komentarze pytanie o to, jaka jest definicja centrum. Czym jest koalicja obywatelska, skoro nie jest ani prawicą, ani lewicą. Pan powiedział, że centrum też nie bardzo też pozostaje w mocy. Chciałbym wiedzieć, na kogo głosuję, jeśli mam głosować. Na... Że się tak głupio wyrażę dla Polski, tak? Że oni mogą nie wiedzieć, co z nimi będzie przez najbliższe 3 miesiące, ale jeśli ten cyrk, z przepraszaniem obu panów, będzie trwał, to jego efekt jest łatwy do przewidzenia i ja na przykład swój los za 2 czy 3 miesiące znam. Tak? My zostaniemy z tymi 700 bodajże sprawami karnymi, które przeciwko nam się toczą i które dosyć samotnie obsługujemy. I już. Tak, ja czekałem, aż pan odpowie na to pytanie prowadzącego, ale dam panu jeszcze chwilę na tym może pomyśleć, ponieważ tak zgadzam się, że była prowadzona, nie chcę powiedzieć nagonka, ale bardzo... Ja to odbierałem jako nagonkę, szczerze mówiąc. Ale bardzo agresywna akcja w maju i bardzo się cieszę, jestem też bardzo dumny, że Wiosna to przetrwała. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację obecną z Senatem, no to ja się tym coraz bardziej niepokoję, ponieważ Blok Lewicy złożył propozycję paktu senackiego, gdzie zaproponowaliśmy właśnie wystawienie wspólnych list, nie przesądzając o tym, jak zostaną te listy wyłonione, w jaki sposób. I odzew był dość mizerny, odbyło się pierwsze spotkanie dość kurtuazyjne, no i dalej nie było żadnego kontaktu. Witamy w klubie, tak. Dalej nie było żadnego kontaktu i tu jest właśnie, zaczyna się problem. My mamy przygotowaną całą drużynę kandydatek i kandydatów, w razie czego, jeżeli do żadnego porozumienia by nie doszło, jeżeli by nie doszło nawet do odpowiedzi Wiosna na to. Wiosna w 100 okręgach wyborczych do Senatu ma 100 kandydatów? Wiosna sama nie, ale cała lewica tak. Cała lewica tak. Cała lewica ma... No to mój apel do was zaadresowany byłby taki, połóżcie ich na stole, poznajmy ich są na to gotowi, cały czas są pod telefonem, żeby w razie czego przyjechać do Warszawy i po prostu się zaprezentować. Natomiast no, w momencie, kiedy oni zdecydują się już na kandydowanie, to nawet wycofanie się w ostatnim momencie nic im nie da, bo zostaną z niczym. Nie będą mogli kandydować do Sejmu przecież. Ale oczywiście. Bo listy będą już zarejestrowane, więc to dla nich też bardzo trudna decyzja i też im się nie dziwię, że są coraz bardziej zaniepokojeni, bo no, nie wiedzą, jaka będzie ich przyszłość za 2 miesiące, a ta przyszłość może być bardzo niepewna. Dlatego to porozumienie jest bardzo ważne. Czy mogą to zrobić bez możliwości kandydowania do Sejmu, na przykład, że się tak głupio wyrażę, dla Polski, tak? Że oni mogą nie wiedzieć, co z nimi będzie przez najbliższe 3 miesiące, ale jeśli ten cyrk, z przepraszaniem, obu panów będzie trwał, to jego efekt jest łatwy do przewidzenia i ja na przykład swój los za 2 czy 3 miesiące znam. Tak? My zostaniemy z tymi 700 bodajże sprawami karnymi, które przeciwko nam się toczą i które dosyć samotnie obsługujemy. I już. Znaczy, ja jeszcze raz zapytam. Na miłość boską, co we Wrocławiu? Chybicka czy Zdrojewscy? Osobno startuje Józef Pinior.
jak dobrze rozumiem, Józef Pinior domaga się jakiejś prawyborczej procedury, jakiejś transparentnej, takiej, która się odbywa nie między liderami gdzieś zamkniętymi w gabinecie, tylko na oczach opinii publicznej, która ma przynajmniej szansę zrozumieć, dlaczego to jeden z nich, a nie obaj naraz i dlaczego ten, a nie inny jest tym kandydatem, na którego trzeba głosować, jeśli się chce ratować polską demokrację. Co będzie się działo we Wrocławiu? Nie wiem, nie prowadzę negocjacji we Wrocławiu, tak nie prowadzę negocjacji dotyczących kształtu kandydatur czy osób, które będą zgłoszone w wyborach do Senatu. Mam nadzieję, że dojdzie do wypracowania jednej kandydatury w każdym okręgu wyborczym, tak żeby skutecznie rywalizować z Prawem i Sprawiedliwością. Ale co pan rozumie przez negocjacje? Bo jak negocjowano przy okrągłym stole albo w Magdalence... Nie rozumiem pan pojęcia negocjacji, to znaczy, że są ustalenia dotyczące pomiędzy poszczególnymi... No to już panu odpowiadam. Negocjacje polegają na tym, że Lewica wysyła jakiś komunikat na swojej konferencji prasowej, gdzie zgłasza swoje powstanie, że chcemy wspólnych list w wyborach do Senatu. Rozumiem, że kieruje go do osób, które kierują innymi podmiotami, które mają istotny wpływ i chcą zgłaszać swoich kandydatów w wyborach do Senatu. Jeżeli zgłaszają się jacyś kandydaci indywidualni, tak jak pan mówi, Józef Pinior, to wtedy dochodzi do tego, że panowie się spotykają w jednym miejscu i ustalają, kto jest najlepszym kandydatem, kto może skutecznie rywalizować. Ja sobie to tak ustalam, bo prosty przykład, jeżeli siedzimy tu we trzech i uznamy, że chcemy startować do Senatu z okręgu Prawobrzeżna Warszawa i zaczniemy dyskusję na temat tego, że reprezentujemy w sumie te same wartości, a właściwie zbliżone i chcemy rywalizować z panem z Prawa i Sprawiedliwości, to dogadajmy się, ustalmy, który z nas będzie reprezentował stronę opozycyjną. Nie, tak wyobrażam sobie negocjacje. Negocjacje, na przykład te, które się odbywały przed wyborami 89 roku, tam stawką były warczące na granicy, ale i też w granicach polskiego państwa, ruskie czołgi, mówiąc kolokwialnie. Tak? Co tu jest stawką? Skoro nie można odpowiedź. Po prostu powiedzieć, tak, umówmy się, że Kantar jest wiarygodną sondażownią, zróbmy sondaż, zobaczmy, kto najwięcej punktuje. Nie jest to rozwiązanie, które bym pochwalał, ale jest bardzo proste. Możliwe do przeprowadzenia. Tak? Ustalmy wspólną walutę. Powiedzmy, kto w niej jest najcenniejszy. Na jakiej innej zasadzie można się próbować targować z Lewicą? Czy rzeczywiście w Krakowie... Nie, nie chodzi o targowanie. Nie. Czy rzeczywiście... No, to o co chodzi? Czy rzeczywiście w Krakowie Paweł Kowal jest dobrym kandydatem? W Krakowie prawdopodobnie lewicowa kandydatura byłaby z innych powodów równie absurdalna. Tak jak mi sobie wyobrażam mieszkańców Krakowa. Może sobie źle wyobrażam. Natomiast jaki jest powód, bardzo poważnie zadaję to, skądinąd naiwne i śmieszne pytanie, ignorowane do tej pory, ale jaki jest powód, dla którego nie wolno zapytać o to wyborców? Jaki dokładnie jest ten powód? Pan powiedział, demokracja to partie ustalają. Okej, nie to nie jest demokracja, to jest plebiscyt przeciwko. Nie, pan mnie wsadza w usta, czegoś nie powiedziałem. Ja czegoś takiego nie powiedziałem. No wydaje mi się, że to słyszałem, to nie jest zarzut, broń Boże. Mogę w takim razie powtórzyć jeszcze raz inaczej, co ja rozumiem. Mamy system partyjny, w którym to systemie partyjnym są partie. Te partie mają demokratyczne procedury i w ramach tych demokratycznych procedur wystawiają odpowiednie listy kandydatów, które startują w wyborach. I na tym polega też między innymi demokratyczny system partyjny, którym w Polsce mamy zbudowany. Mamy partie, one wystawiają swoich kandydatów. I pytanie do wyborców, czy to jest dobry kandydat, czy zły, następuje w momencie weryfikacji w czasie wyborów. Jeżeli pan pyta o to, czy pan Kowal jest dobrym kandydatem w Krakowie, no to zweryfikujemy to. Wybory to zweryfikujemy to w ten sposób, że wygra PiS-owiec. Ale tak to zweryfikujemy. Nie, po pierwsze, we Wrocławiu tak po samo pierwsze nie wygra PiS-owiec, bo Kowal startuje w Sejmie, więc do Sejmu, więc zakładam, że akurat tam będzie uzyska mandat i mam nadzieję, że akurat w Krakowie uzyskamy więcej mandatów niż Prawo i Sprawiedliwość. To samo pytanie można zadać, a dlaczego pan Zandberg ma startować? Albo nie wiem, pan Czarzasty, albo pan Śmiszek, tak? O czym dzisiaj się dowiadujemy, że we Wrocławiu budzi to jakieś wątpliwości działaczy Wiosny. W związku z tym można za każdym razem zadawać takie pytania, ale jeżeli komuś nie odpowiada dany kandydat, akurat w tych wyborach, nad czym ja osobiście boleję, będzie miał do wyboru na przykład Lewicę, albo nie wiem, Kukiza z PSL-em. I w jednym i drugim przypadku, i w jednym i drugim przypadku, i w sejmowych wyborach, wbrew temu, co tutaj bardzo zresztą przekonywująco tłumaczył Jacek Protasiewicz, jak on się koncentrował na tej logice wzajemnego zniechęcania się elektoratów, to miał oczywiście rację i to był, nawiasem mówiąc, ten argument o prawyborach, w naszym przekonaniu, który powinien był już dawno temu zdecydować, który sami podnosiliśmy. Tak, że to się nie da zlepić PSL-u z SLD bezkarnie, tak? Bo te dwa elektoraty
nawzajem się skutecznie demobilizują. Dlatego zróbmy wybory. No, pan się odwołuje do demokracji partyjnej, ale demokracja partyjna nie działa. Tylko jedną rzecz chcę panu powiedzieć. Znaczy, niech mi pan wierzy, ale czasami, a mam doświadczenie... Nie, ja jestem od tego, żeby nie wierzyć, tak przede wszystkim. No dobrze, w cudzysłowie. No to niech mi pan zaufa, cokolwiek. Ja mam to doświadczenie, że chodzę do telewizji publicznej po to, żeby reprezentować nasze stanowisko. Jak mi idzie, sami państwo możecie ocenić. Natomiast czasami, siedząc przy jednym stole, podobnym zresztą do tego, z przedstawicielem PSL-u, Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, miałem wrażenie, że oni mówią jednym głosem w pewnych sprawach. W związku z tym, jeżeli mówimy o tym, że nie da się czasami połączyć pewnych formacji, to jest w tym dużo prawdy. I dlatego też... Znaczy, ja się bardzo cieszę. Ja się bardzo cieszę. Też, jeżeli pan pyta, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego jest tyle list, to jest to być może też efekt tego, że naprawdę jesteśmy na tyle różni, że może czasami lepiej, żebyśmy pozyskiwali ten elektorat oddzielnie, bo jeżeli PSL jest w stanie urwać elektorat wiejski w tych wyborach i ten elektorat nie zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość, bo nie będą chcieli głosować na tych wstrętnych liberałów, lewaków, czy jakkolwiek nas nazywają, to może lepiej. Tak, ale zgadzam. Bardzo się cieszę, że pan to mówi, bo coś innego mówiliście właśnie jeszcze 2-3 miesiące temu, kiedy nie mówiliście, że PSL mówi językiem PiSu, a mówiliście również, że tylko jedna lista jest w stanie uratować Polskę. To jest takie odwrócenie o 180 stopni. To jest bardzo ciekawe, że zmieniliście właśnie swoje to, znaczy, jeżeli, o 180 stopni. Nie rozumie pan różnicę między wyborami do Parlamentu Europejskiego, a do polskiego Sejmu? Ale to właśnie to nie państwo nie rozumieją różnicy, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie było systemu Donta. Ale nie rozumie pan tego, że sprawy światopoglądowe akurat w kwestiach europejskich kompletnie nie mają znaczenia. Okazuje się, że mają w polityce polskiej. Natomiast to, że PSL mówi innym językiem o sprawach światopoglądowych, co jeszcze dzisiaj podbija, nie wiem, próbując się uwiarygodnić, wiemy o tym wszyscy. Przecież znamy poglądy i pana Pawlaka, i pana Kosiniaka-Kamysza, i wszystkich innych działaczy PSL. A zna pan poglądy Grzegorza Schetyny na temat praw aborcyjnych, przemocy w rodzinie, konwencji antyprzemocowej i tak dalej. Ja miałem okazję je poznać, ponieważ były w ciągu ostatnich 4 lat parę dosyć kontrowersyjnych głosowań. Proszę pozwolić sobie zwrócić na nie uwagę, tak? I proszę sobie z łaski swojej przypomnieć, jak państwo głosowali w sprawie projektów zakazu aborcji, bądź też liberalizacji aborcji. W sprawie projektów, nazywa pan te sprawy światopoglądowymi, nie we mnie się krew burzy, jak to słyszę. To nieprawda, nie było. Natomiast tak. Powiedzmy, że sprawą światopoglądową są te uchwały dotyczące żołnierzy wyklętych i tak dalej. Proszę sobie przypomnieć te głosowania. Proszę sobie przypomnieć głosowania w sprawach klimatycznych i dopłat do cen energii, tak? Tych, które miały wzrosnąć z powodu emisji CO2. Byliście za czy przeciw klimatycznej dyrektywie Unii Europejskiej? I proszę wreszcie przypomnieć sobie, to akurat nie jest do Nowoczesnej kamyczek, ale do Platformy jak najbardziej. Z 18 europarlamentarzystów Platformy Obywatelskiej zaledwie 6 głosowało za wprowadzeniem unijnych dyrektyw dotyczących praworządności w Polsce. Innymi słowy, brutalnie mówiąc, za ukaraniem Polski sankcjami za złamanie praworządności. Ta 6 omal nie wyleciała z partii. Znaczy, jeżeli pan mnie chce odpytywać, jak głosuje Platforma, to przepraszam, poddaję się, nie do końca wiem. Akurat, ale macie wspólny klub. Ja nie muszę słuchać waszych deklaracji, o tym mówię. Ja wystarczy, że popatrzę, jak głosujecie. Mam pana pytać, jak głosowało SLD na przykład w 2000 roku za Konkordatem albo ale w innych sprawach. Ale my nie mamy wspólnego klubu. Ale macie wspólną koalicję. No możemy się tak odpytywać. Znaczy, jeżeli pan próbuje mnie pytać o to, jak głosowała Platforma Obywatelska i z tego czynić mi zarzuty jako Nowoczesnej, no to jest nieporozumienie. SLD znaczy, może sprawie... się zadaje te pytania. SLD w sprawie Konkordatu ma wiadome... SLD w sprawie Konkordatu ma wiadome, choć nie wszystkim dzisiaj znane grzechy, to w końcu te ratyfikacje podpisywał prezydent Kwaśniewski, a nie protestował przeciwko niej Trybunał Konstytucyjny, choć prawdopodobnie, jak każda umowa międzynarodowa, do swojej ratyfikacji, bo to już było po uchwaleniu konstytucji, do swojej ratyfikacji wymagała większości kwalifikowanej. Ratyfikowano to większością
zwykłą. Rzeczywiście za zgodą SLD, choć na usprawiedliwienie SLD ja mógłbym powiedzieć tyle, że dosyć długo odwlekano skutecznie proces ratyfikacji tego konkordatu. Na usprawiedliwienie SLD powiedziałbym też tyle, że to z ich inicjatywy i za ich rządu złagodzono prawo aborcyjne w Polsce, który to przepis odrzucił Trybunał Konstytucyjny. To na usprawiedliwienie Platformy Obywatelskiej niech pan wspomni też o tym, że to właśnie za rządów, co prawda bardzo późno, ale to za rządów Ewy Kopacz wprowadzono in vitro. Dofinansowanie in vitro i wprowadzono ustawę dotyczącą in vitro, czyli sztucznego zapłodnienia. Jeżeli pan mówi o tym, jak my głosowaliśmy w różnych sytuacjach, to oczywiście jest tak, że jako Nowoczesna w przypadku akurat kilku posłów mamy powód do wstydu, ponieważ nie zagłosowaliśmy za wprowadzeniem społecznego projektu pani Barbary Nowackiej, ale szczęśliwie refleksja dosyć szybko nastąpiła i myśmy ten wniosek, czy ten projekt ustawy podobnie złożyliśmy. Tak jak, mimo że się z nim nie zgadzamy, bo uważamy, że nas jest nie, lepszy. Nasz projekt też złożyliśmy. Tylko one są w lasce marszałkowskiej, siedzą i, jak rozumiem, czekają na święte nigdy. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Wspomniałem o haniebnym, moim zdaniem, postępowaniu wobec tej szóstki europosłów PO, którzy głosowali w sprawie artykułu 7. Natomiast jak mam mówić jeszcze o koalicji, to będę pamiętał zawsze, że w momencie, kiedy uruchamialiśmy jako społeczeństwo obywatelskie, to ileś organizacji uruchamialiśmy lobbying w sprawie wniosku do TSUE dotyczącym demolki polskiej praworządności, to tego samego dnia, bardzo zresztą lojalnie czekając, aż my wypowiemy swoje zdanie jako środowisko obywatelskie i dopiero potem ogłaszając swoje stanowisko, dołączyła do tego wniosku Nowoczesna. Platforma Obywatelska tego nie zrobiła. Ja tylko dlatego o tym mówię, że to powinno wreszcie zostać powiedziane. Nie wiem, dlaczego nie dołączyli. Ja też tego nie wiem. Moim zdaniem to jest zawstydzające, ale mówię o tym dlatego, żeby po pierwsze oddać wam sprawiedliwość, ale po drugie, żeby zwrócić uwagę na to, że ta definicja spraw światopoglądowych, które są rzekomo nieistotne, jest... Jeśli mówimy o aborcji, dla mnie jest skandalem, bo to nie chodzi o czyjkolwiek światopogląd, tylko o elementarne prawa kobiet, połowy polskiego społeczeństwa. A po drugie, no naprawdę to zależy, na co się umówimy. Czy światopoglądowy jest konkordat? Nie sądzę. To jest bardzo głęboki problem ustrojowy. Czy światopoglądową sprawą jest kwestia polskiej praworządności? Też nie sądzę. Bardzo się o nią boję. Tak? Więc jasnych deklaracji w tych sprawach mi bardzo brakuje, ale przede wszystkim... Ma pan jasną deklarację, chociażby to, że to za naszą przyczyną, w dużym stopniu też Nowoczesnej, ale też dzięki prezydentowi Trzaskowskiemu z Platformy Obywatelskiej, to właśnie w Warszawie jako pierwsi wprowadzamy kartę LGBT. I kiedy robiono skandaliczną wręcz, dla mnie niedopuszczalną wręcz w dyskusji, kłamliwą propagandę przeciwko Trzaskowskiemu, przeciwko Rabiejowi i przeciwko temu, co zrobiliśmy i wprowadziliśmy... To poniekąd Grzegorz Schetyna się do niej dołączył, tak? Powiedział, że generalnie Rabiej przegiął z tymi... Ależ nie, dlatego że po pierwsze w karcie LGBT nie ma nic o tym, o czym wspominał Paweł, a Paweł mówił o tym, o pewnym swoim wyobrażeniu przyszłości, że on byłby szczęśliwym człowiekiem, gdyby kiedyś pary homoseksualne miały możliwość adopcji, o czym zresztą mówił znacznie wcześniej, bo pół roku wcześniej. Dopiero później, w styczniu, miał kolejny wywiad, gdzie pan Mazurek wybił to jako istotną czy główną treść wywiadu, co nie było główną treścią tego wywiadu, co nie zmienia też faktu, że dlaczego człowiek, który jest obywatelem, takim samym jak każdy inny, nie ma prawa mówić o tym, jak wyobraża sobie szczęście. Jasne, ma prawo sobie. Nie, jasne, oczywiście, że tak. No to przecież ja nie mam. Nie formułuję zarzutu do Pawła Rabieja. Wie pan, skandaliczną wręcz dyskusję, w ogóle ukierunkowując ją nie tam, gdzie trzeba. No dobrze, tylko że jednym z pierwszych... Tu się zgadzam, bo tutaj bardzo dużo złego zrobiły media właśnie publiczne i bardzo dużo złego zrobiła partia rządząca, no bo Narodowska z partii rządzącej to wszystko się wydarzyło. Oczywiście, przepraszam bardzo, ale Grzegorz Schetyna na rozkaz partii rządzącej, czy na czyj rozkaz, powiedział to, co powiedział. I ja nie krytykuję Grzegorza Schetyny, bo on może mieć takie poglądy, tak? Ale na co innego chcę zwrócić uwagę? On powiedział dokładnie to samo, co dzisiaj mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, kiedy się dystansuje od lewicy. Tak? Charakter polityczny, nazwijmy go światopoglądowym, tej koalicji jest w dalszym ciągu dla mnie interesujący. Natomiast chyba ważniejsze pytanie jest bardzo konkretne. No, co zrobić, żeby uzgodnić wspólnych kandydatów do Senatu? Jaki jest tryb tego uzgodnienia i dlaczego jeszcze raz, nie można tego zostawić wyborcom? My nie będziemy wybierać między
w wolnych wyborach między Józefem Piniorem a Bogdanem Zdrojewskim we Wrocławiu, bo wtedy wygra Jarek Obremski, tak? Czyli wygra PiS. Tak? Musimy się zdecydować na wspólnego kandydata. Teraz oczywiście, że uzgodnienia kuluarowe liderów odbierają mnie na przykład efektywnie realne prawo wyboru, bo nie zagłosuję na PiS. Tak? Kiedy ja słyszę, że Lewica ma już komplet kandydatów przygotowanych do tych wspólnych uzgodnień, to mój bardzo stanowczy apel i wydaje mi się, że oczywisty jest taki, a pokażcie ich, połóżcie ich na stole. To wtedy zdaje się, że już nie będzie innego wyjścia, jak tylko takie, żeby na stole odbywały się te negocjacje, czymkolwiek one są. Bardzo proszę, znaczy na stół i który lepszy, który ma szansę większą na zwycięstwo. Upór dwóch panów odbiera im na to szansę. Znaczy, jeżeli pan wini Kośniaka, Kamysza i Grzegorza Schetynę za to, że państwo nie możecie wystawić osób do Senatu, no to jest absurdalna teza, tak szczerze mówiąc. Nasi kandydaci są gotowi, czekają, tylko dla nich to też jest trudna decyzja. Oni ją pewnie podejmą niedługo, żeby się pokazać, żeby się zaprezentować. Tylko w momencie, kiedy liderzy, kiedy ci panowie nie odpowiedzą na apel Lewicy o pakcie senackim, o wspólnym stacie, tutaj chodzi o ludzi, którzy są kompetentni, którzy chcą budować Polskę po 2019 roku, ale upór dwóch panów odbiera im na to szansę. Znaczy, jeżeli pan wini Kośniaka, Kamysza i Grzegorza Schetynę za to, że państwo nie możecie wystawić osób do Senatu, no to jest absurdalna teza, tak szczerze mówiąc, bo rozumiem, że państwo zakładacie, że jeżeli nie będą mieli poparcia PSL-u i Kukiza, czy tej Koalicji Polskiej oraz Koalicji Obywatelskiej, to wasi kandydaci nie wystartują do Senatu, tylko będą startować do Sejmu. Więc zapewniam pana, że nie znam rozmów na temat kandydatów do Senatu. Zakładam, że jakieś rozmowy odbywa pan, nie wiem, Zandberg, czy pan Czarzasty, czy pan Biedroń, nie wiem, kto tam jest upoważniony do tych rozmów, z odpowiednimi postaciami, bo jestem przekonany, że wspólni kandydaci do Senatu to jest jedyna rzecz, która może nas uchronić przed tym, żeby PiS nie miał większości w Senacie. Natomiast nie jestem w stanie dzisiaj tutaj państwu powiedzieć, że tak się stanie i że to nastąpi w ciągu tygodnia czy trzech dni, bo nie jestem do tego upoważniony, nie prowadzę takich rozmów. To ja bym w takim razie chciał, oczywiście przyłączając się do tego skądinąd oczywistego apelu, w każdym ze 100 okręgów musi być jeden kandydat demokratów, inaczej przegramy Senat. My już dawno temu mówiliśmy, że będziemy bez skrępowania oskarżać liderów partyjnych o zdradę narodową wręcz, jeśli do tego nie dojdzie. To też nie jest dobre, moim zdaniem. Przepraszam, że panu to powiem, ale to nie jest dobre. Ja nie jestem specjalnie ekspertem od dyplomacji, czego wielokrotnie dowiodłem. Natomiast tak wygląda rzeczywistość i taka jest stawka w tych wyborach. Jeżeli pan mówi, że to wymaga porozumienia odpowiednich osób do tego wyznaczonych, to we mnie się wszystko gotuje, no ale... Trudno. Ale możemy się różnić, prawda? Tak, możemy się różnić. To jest też tak, szanowny panie, że ja uważam, że powinniśmy się uczyć bardzo mocno od prawicy. I to w szczególności od środowiska Jarosława Kaczyńskiego. Czego? Oj, to znaczy, że na lekcję to odrabiamy w 200%. Już odpowiadam czego. W 2014 roku to nie kto inny, tylko chociażby Zbigniew Ziobro czy Jarosław Kurski nie szczędzili, naprawdę nie szczędzili Jarosławowi Kaczyńskiemu różnego typu przytyków, już nie mówiąc o tym, że nigdy w życiu nie będą występować wspólnie i że Jarosław Kurski chyba ukuł taką tezę, że w Prawie i Sprawiedliwości czuł się niemalże jak w więzieniu. I co? I można. I stworzyli silny, skuteczny blok. I to pokazuje, że akurat w tym zakresie to trzeba się po prostu uczyć, że czasami trzeba schować wewnętrzne jakieś własne ambicje. Czasami może gdzieś się nagiąć w swoich jakichś przesłankach ideowych czy programowych i szukać takiego porozumienia, które pozwoli stworzyć silny blok. Niestety nam się tego nie udało. Ja od 2014 roku do 2015, a nawet dzisiaj, naprawdę nie słyszałem, a jeśli już to bardzo rzadko, ani hejtu, ani ataków na prawicę. Znaczy oni z tym swoim zapleczem intelektualnym, medialnym, społecznym byli jak pięść. Tego po stronie opozycji nie widać. Znaczy nawet ta dyskusja zmusza do tego, żeby powiedzieć, że my się bardziej kąsamy między sobą, niż skupiamy na tym, co jest celem. A celem jest
no, uzyskanie jak najlepszego wyniku przez... Po co ten wynik mamy... Już pan odpowiadam po co. Po to, żeby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością, bo Polska, którą buduje Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj, to nie jest moja Polska. To nie jest taka Polska, w której ja bym chciał żyć. A jaka jest ta Polska, w której byśmy chcieli mieć żyć? Jakbym chciał... Polska otwarta, tolerancyjna, liberalna, wolna. Polska, w której zupełnie inaczej wyglądają chociażby... Ale nie wolno mówić tak jak Leszek Jarzyski, bo to jest spór światopoglądowy ponad te sprawy ważniejsze. Ale czy Leszek Jarzyski powiedział nieprawdę? Powiedział prawdę, moim zdaniem. No więc właśnie, więc kto mówi, podobno że... przez to przegraliśmy. Znaczy, i to jest też problem. No, pytanie jest takie, czy my żeśmy przez to przegrali. No i Jarosław Kaczyński potrafił schować Antoniego Macierewicza. Czy to było cyniczne? No było. Kto miał być ministrem obrony narodowej? Jarosław Gowin. A kto był? Więc ja cały czas uważam, że nawet jeżeli panowie będziecie uznawali, że mówię nieprawdę albo zgłupiałem, uważam, że pewnych rzeczy uczmy się od Jarosława Kaczyńskiego, bo co by nie mówić, on pewne sprawy polityczne rozgrywa idealnie. Rozgrywa nas, rozgrywa społeczeństwo i dzięki swoim małym kłamstewkom, których nie dostrzegamy albo dostrzegamy po czasie, wygrał wybory. Ja nie mówię o tym, żeby oszukiwać Polaków i Polki. Ja mówię o tym, żeby na czas kampanii wyciszać różnice, które są między nami, naturalne różnice, bo nie ja jestem wrogiem lewicy i zakładam, że lewica nie jest moim, tak jak ruchy społeczne nie są moim wrogiem. Moim wrogiem, w cudzysłowie, bo nie chcę też używać jakiejś retoryki wojennej, przeciwnikiem politycznym jest Prawo i Sprawiedliwość, bo będą prowadzić swoją politykę do takiego punktu, w którym za chwileczkę pewne zmiany będą nieodwracalne, tak jak mamy to w tej chwili na Węgrzech. Znaczy, ja się tutaj z panem w sprawie podstawowej nie zgadzam, ponieważ moim zdaniem my kompletnie nie powinniśmy wyciszać naszych różnic tylko dlatego, że jest kampania wyborcza i że PiS ma obecnie przewagę. Bo wyciszanie różnic i sam cel, o jakim pan mówił, że naszym jedynym celem jest wygranie z PiS-em, powoduje to, że wynik koalicji europejskiej w wyborach europejskich nie był satysfakcjonujący dla koalicji, a teraz w sondażach no to jest 24-25%. My no to jak musimy pan chce znaleźć wspólnego kandydata do Senatu. Jak pan go chce znaleźć? My musimy w tej kampanii wyborczej. Tak jak w ogóle w dyskusji politycznej, różnić się, to bardzo się różnić, ale różnić się właśnie w sprawach programowych. Powinniśmy się pięknie różnić, ale też bardzo się różnić, bo Polki i Polacy nie oczekują tego, że naszym jedynym celem będzie antypis i pokonanie PiSu. Polki i Polacy oczekują tego, że po 2019 roku załatwimy te sprawy, których nie załatwiło Prawo i Sprawiedliwość i będziemy wiarygodni w rozwiązywaniu tych spraw, których Prawo i Sprawiedliwość rozwiązać nie umiało. Jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, jeżeli chodzi o prawa człowieka, jeżeli chodzi o edukację. Tu się wspierajmy i tu się bardzo dzielmy. Ja uważam, że spośród pięciorga różnych kandydatów do Senatu, bo to nam grozi we Wrocławiu, ten jeden wspólny powinien nie wskutek kompromisu programowego zostać wyłoniony, bo to, jak już wiemy, donikąd nie prowadzi. Tak? No to zróbmy ten krok dalej wreszcie, skoro nazywamy się demokratami i pozwólmy ludziom zdecydować. Form możliwych jest wiele, wciąż jest jeszcze na to czas, tylko to już na Boga naprawdę jest ostatni czas. Ja nie usłyszałem, dlaczego nie. Stawką w tej inicjatywie jest polska demokracja. Polska demokracja cierpi z tego powodu, że polscy wyborcy nie czują sprawczej siły. Tak? To na tym polega główny deficyt tej liberalnej polityki, do której się wszyscy przyzwyczailiśmy. Tej właśnie ucywilizowanej, poubieranej w krawaty, tej, która się odbywa w stosownych wnętrzach partyjnych gabinetów, już nie wspominając o słynnych restauracjach. Ten pakt dla Senatu jest absolutnie historyczną koniecznością. Powinien natychmiast zostać podjęty. Odwołanie się do głosu wyborców jest najprostszą, najbardziej zrozumiałą, najbardziej czytelną, najszybszą możliwą procedurą. Nikt się wtedy na nikogo nie obrazi, bo przy urnach nikt się na nikogo nie obraża. Przy urnach wrzuca się kartki, potem się je liczy i się z nich dowiaduje, kto będzie najskuteczniejszym kandydatem przeciw PiS. Pakt dla Senatu musi zostać zawarty. Oczekuję odpowiedzi od tu nieobecnych panów. No jasne, że oczekuję. Ja nie wiem, być może Schetyna dzwoni do Biedronia w tym czasie albo do Czerzastego. Nie mam bladego pojęcia, a wydaje mi się, że uczciwie byłoby, gdybym wiedział. Gdyby wszyscy wiedzieli. No, zgoda. No, mówiłem to, powtarzam i powtórzę jeszcze raz.
Jestem za tym, żeby szeroko rozumiana opozycja demokratyczna wystawiła wspólnych kandydatów do Senatu. Ale właściwi ludzie mają o tym zdecydować. Znaczy, co do procedury, rozumiem, że tu mamy rozbieżność. Dobra. Dlaczego lepszy jest deal zawarty między Schetyną, Czarzastym i Kosiniakiem Kamyszem? Dlaczego on ma być lepszy? Nie rozumiem. Efektywniejszy, szybszy, skuteczny. Nawet to nie jest prawdą. Już widzimy, że nawet to nie jest prawdą. Nie wiem, zobaczymy. No, rozumiem, będą prowadzone rozmowy. Być może zostanie zrealizowany scenariusz taki, który pan przedstawił. Natomiast wydaje mi się, że też to jest tak, iż mamy bardzo dużo, przynajmniej tak jak rozumiem pański głos, wybrzmiewa z niego bardzo duży brak zaufania do partii politycznych i do partii politycznych tych, które reprezentują stronę opozycyjną. Natomiast tu nie chodzi o to, czy nam się uzgodnienia, jak to pan wspomniał, między Schetyną a Kosiniakiem-Kamyszem będą podobały, czy nie, tylko chodzi o to, czy one będą skuteczne. Znaczy, jeśli się nie będzie podobało, to ponieważ mamy do czynienia z wyborami, w których jednak ludzie głosują, to takie porozumienie, które się nie podoba, chyba nie może być skuteczne, ale... Może być mniej skuteczne, jak na przykład to, że nie uzyska się większości, tak? Poruszył pan bardzo ważny problem, bo jak pan zauważył, że wybrzmiewa brak zaufania do partii politycznych, no to jest problem ogólny. No, Polacy 60%, tak się to mierzy. Polacy nie ufają partiom politycznym, a poziom zaufania do polityków jest jednym z najniższych, jeżeli chodzi o w ogóle tak zwane grupy zawodowe. I z tym też musimy coś zrobić, bo w następnych wyborach przyjdzie skrajna prawica pod hasłami wykurzyć wszystkich polityków. Teraz my przejmujemy władzę, tak jak w innych krajach, i rzeczywiście nas wszystkich wykurzą. Więc to też jest, już teraz wiemy, jaka jest lekcja do odrobienia. Lekcja, której opozycja parlamentarna nie odrobiła przez ostatnie 4 lata. Nie odrobiła, tak, straciliśmy ten czas. Powiedzcie wy mi jeszcze, drodzy, wygramy czy przegramy? Jak to będzie? Ja jestem niepoprawnym optymistą zawsze i wszędzie. Wygramy. Jakim cudem? Szóstką Schetyny? Mamy miesiąc czasu jeszcze do tego, żeby wygrać. Ale co mamy robić? Co mamy mówić? Co mamy mówić, że szóstka Schetyny zbawi Polskę, tak? Rozwiąże problemy? W znaczącym stopniu tak. Jest to jedna z tych propozycji, którą ma do wyboru wyborca i może ocenić, czy podoba mu się rozdawnictwo i tanie loty R. Kuchciński, czy może podoba mu się szóstka Schetyny. I to nie będzie tylko opinia na zasadzie takiej, że jestem przeciwko PiS-owi Jarosławowi Kaczyńskiemu i wszystkim tym patologiom, z którymi mamy do czynienia, ale dlatego, że ci faceci coś są w stanie zaproponować i zrealizują to. Ja trzymam kciuki, oczywiście, że tak. Wygrywamy. Idziemy w październiku, żeby wygrać, tak? I wygramy w ten sposób pewnie. Ale to po co startować, jakbyśmy mieli przychodzić z założeniem, że przegramy? No po co? To ja startuję po to, żeby wygrać. Tylko teraz tak, jest oczywiście w tej zwycięskiej, demokratycznej ławie, prawie na pewno, jak mam patrzeć realnie, Koalicja Obywatelska będzie siłą dominującą. Znaczy zdobędzie spośród tych trzech najlepszy wynik. I będzie miała skrzydła lewicowe i prawicowe. Kto będzie premierem? Moim zdaniem, jeżeli dojdzie do porozumienia, jak stosujemy taką futurologię i to, dojdzie co się może, porozumienia, tak? Że wyjdzie, że wszystkie te ugrupowania uzyskają odpowiednią liczbę mandatów po to, żeby móc stworzyć rząd, no to zakładam, że wskazywać kandydata na premiera będzie to ugrupowanie, które uzyskało największą liczbę mandatów. Jakim sposobem, to jest pytanie do lewicy, lewica ma szansę przystąpić do takiej koalicji. Jakim cudem ta koalicja, której dzisiaj się przed wyborami nie dało sklecić, a po wyborach być może nastąpi, jakim cudem ona może przetrwać atak Kai Godek na prawa aborcyjne albo atak Barbary Nawackiej na integralną, konserwatywną osobowość tu obecnego albo nieobecnego Władysława Kosiniaka-Kamysza? Półtora roku temu albo dwa lata temu nie kto inny, Adam Szłapka, napisał taki, moim zdaniem, istotny tekst, ważny tekst. Dzisiaj o nim zapomniał, moim zdaniem, nie reaguje na zaproszenia tutaj. Myśmy równocześnie nie zapomniał. Myśmy równocześnie z nim pisali dokładnie to samo i jeszcze ani razu nie mieliśmy okazji podjąć debatę na temat reformy konstytucyjnej kraju. Adam Szłapka nie zapomniał o tym tekście. Ja się obawiam tylko jednego, że wówczas, kiedy Adam Szłapka publikował ten tekst na łamach Rzeczpospolitej, to lewica żadnych paktów nie przyjmowała, a on mówił lewica, prawica, ktokolwiek. Wszyscy traktowali ten tekst jako
element, nie wiem, jakiejś próby wejścia do dyskusji młodego posła. A ten młody poseł, Adam Szłapka, zaproponował bardzo dobre rozwiązanie. Fundamentalne, pokazujące o tym, że, mówiące o tym, że stwórzmy szeroki blok. Od Zandberga, a skończywszy na, no nie wiem, Kosiniaku-Kamyszu, dajmy na to, tak? Szeroki blok, w którym znajdą się wszyscy. Z jednym bardzo prostym założeniem, że naszym celem jest w ciągu roku bądź dwóch stworzenie bezpieczników demokratycznych, że nikt nam nie wysadzi Polski w powietrze. Takie było założenie. W związku z tym nie byłoby tu problemu z mówieniem o tym, czy Kaja Godek nam wysadzi coś, czy nie wysadzi. Bo sprawy, które są istotne i których nikt z nas nie lekceważy dla Polaków, dotyczące kwestii światopoglądowych, ale też i gospodarczych, zostawiamy i się umawiamy, że to jest w tej chwili mniej istotne, bo istotniejsze jest zabezpieczenie Polski. Znaczy stworzenie tego bezpieczeństwa. Ja tego szczerze mówiąc w tekście Szłapki nie widziałem. Szłapka natychmiast wtedy powiedział, ależ oczywiście ja nie jestem przeciw prawyborom, jestem cały za. Dzisiaj, ponieważ jest w sztabie wyborczym Koalicji Obywatelskiej, to nasz widok raczej ucieka niż jest skłonny kontynuować rozmowę. Nie. No Adam nie jest bojaźliwy. Po roku bądź dwóch latach po prostu podejmujemy decyzję, że się rozwiązujemy i przystępujemy do wyborów, dzieląc się na różnego typu bloki i w tych blokach spierając się o to, jak Polska powinna być. Czy bardziej socjalna, czy może bardziej liberalna, ale stworzenie takich bezpieczników, które nie wysadzą nam Polski, bo dzisiaj tych bezpieczników nie ma i to, co się dzieje w tej chwili na poziomie praworządności, jest wysadzaniem Polski w powietrze. I my tego procesu, no chociażby pokazują to doświadczenia ostatnich miesięcy, nie jesteśmy w stanie zatrzymać. To ja się bardzo cieszę, że pan to powiedział, bo tak bo, wybrzmiało z tekstu Adama. Bo w tekst Szłapki ja czytałem w tej wersji Rzeczpospolitej i potem w mutacji, którą OKO.press publikowało. I też miałem okazję rozmawiać z nim, ponieważ uznałem, że to jest niemalże idealnie nasz program. Jedną z istotniejszych różnic jest to, że my chcielibyśmy w prawyborach, tak, wyłonić te... konstytucyjną większość, tak? I tak państwo żeście o tym zresztą mówili publicznie. Bo to o niej chodziło. Szłapka natychmiast wtedy powiedział, ależ oczywiście ja nie jestem przeciw prawyborom, jestem cały za. Dzisiaj, ponieważ jest w sztabie wyborczym Koalicji Obywatelskiej, to nasz widok raczej ucieka niż jest skłonny kontynuować rozmowę. Nie. No, Adam to jest naprawdę, bojaźliwy. To nie jest złośliwy żart. Natomiast my uważamy, że są dwa istotne bezpieczniki demokracji, o których Adam Szłapka nie mówi, tylko o jednym z nich wiedziałem, że jest w tym projekcie Szłapki nieobecny. Więc jedna z wodzowskich partii politycznych dokonuje dzisiaj demolki państwa prawa, a druga, nieobecna, odpowiada za kompromitację demokracji w oczach wyborców. Słusznie czy nie, to jest naprawdę inna sprawa. Tak? Ja myślę sobie, że klimat Sowy i przyjaciół to jednak była jedna z istotniejszych rzeczy, które przesądziło o... A jakie ma pan modele partii politycznych w Polsce? No, Wiosna Wodzowska, SLD Czarzasty Wodzowski. Zgadza się. Absolutnie zgadza się. Ja nie różnicuję. Partie niewodzowskie przegrywają de facto. Muszą mieć silnego lidera. Z tym nie dyskutuję. Oczywiście polskie prawo, polski ustrój partii politycznych pozostawia wiele do życzenia. Nie uważam, żeby w parlamencie, w Sejmie Wielkim, postulowanym przez Adama Szłapkę, skoro w nim będą... partyjne establishmenty reprezentowane, żeby one same siebie uzdrowiły. Stąd nasz nacisk na prawybory jako między innymi jeden ze sposobów tego nacisku społecznego czy obywatelskiego na to, żeby partie polityczne się zdemokratyzowały. Na wzór na przykład niemiecki, w niemieckiej ustawie o partiach politycznych. Być może Władysław Kosiniak-Kamysz zarejestrowałby PSL, bo on ma stary statut i stosunkowo z tego powodu demokratyczny. Pozostaje raczej nie, tak? W Skandynawii też nie byłoby to możliwe. Nie chcę histeryzować na ten temat, bo wymuszanie demokracji na partiach politycznych bynajmniej nie jest normą w Europie, tak? Włosi nie mają żadnych regulacji, tamtejsze partie są wodzowskie, Francuzi też. Nie o tym mówię, ale to być może lekarstwem na klimat Sowy i przyjaciół byłaby demokratyzacja partii politycznych. My tak uważamy. Dlaczego to jest bezpiecznik demokracji? No otóż dlatego, że oczywiście nikt nas nie zabezpieczy przed brutalnym łamaniem konstytucji, jak to robi Prawo i Sprawiedliwość. Tylko gdyby w wyprzedzającym scenariuszu wykluczyć wodzowskie praktyki Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej, to być może taki plan spisku by w ogóle nie powstał, tak? Nie dałoby się go zrealizować. To nie jest twardy bezpiecznik, bo oczywiście w niemieckim prawie Alternativ für Deutschland partia prawdopodobnie stosująca demokratyczne procedury wymuszone przez prawo, no jednak jest groźną partią, ale
jakieś zabezpieczenie to jest. Takie, powiedziałbym, bardziej skuteczne niż naiwna wiara w to, że nikt nie złamie jasno zapisanych przepisów prawa. Dlatego na to liczymy. Natomiast do drugiej kategorii bezpieczników demokracji naszym zdaniem należą te rzeczy, które pan uznał za warte odłożenia na plan dalszy. Ponieważ rzeczywiście tak czy inaczej problem kompromisu aborcyjnego i tego, że to nie był kompromis zawarty w żadnym innym gronie niż tylko paru facetów znowu zamkniętych w jakimś, Bóg wie jakim, gabinecie, to jest problem społeczny tak nabrzmiały, że nam ale destabilizuje ja państwo. Jest groźny dla każdej władzy, dla PiS-owskiej ale, również. Ale ja się tutaj, zgadzam. Ja tylko nie wypracujesz wspólnego stanowiska między Kosiniakiem a panem. Puenta jest taka. W Sejmie Wielkim, w konstytuancie postulowanej przez Adama Szłapkę i przez nas, jak się pojawi taki problem, musi się pojawić moim zdaniem, bo to wreszcie trzeba rozwiązać. Zgoda. Sejm Wielki abdykuje, rozpisuje referendum, rozpisuje na wzór irlandzki panel obywatelski po to, żeby nie doszło tam do populistycznych ekscesów jak przy Brexicie. Proszę zauważyć, jaka jest gigantyczna różnica między irlandzkim referendum w sprawie aborcyjnym, a brytyjskim referendum w sprawie Unii. To są dwa różne światy i dwa różne oblicza demokracji. Tak? My oczywiście postulujemy pójście tropem raczej Irlandii, ale twardo mówimy. Ja prawdopodobnie nie znalazłbym wśród obywateli RP ani jednego, który by się nie opowiadał za radykalną liberalizacją prawa aborcyjnego, ale my nie odważyliśmy się w uchwale na ten temat opowiedzieć za którymkolwiek z rozwiązań. Bo stwierdziliśmy, że przede wszystkim to nie jest nasza, i wy to też powinniście stwierdzić, to nie jest nasza rola. O takich sprawach powinien głosować naród, suweren i tak dalej, skoro nigdy nie zapytano go o zdanie. Skoro ten problem tak nabrzmiał, że jest niebezpieczny dla stabilności państwa, już nie mówiąc o prawach kobiet. A jeśli naród decyduje o całkowitym zakazie? Więc to są bardzo trudne tematy. Chciałbym to też jakoś uporządkować, że nie uważam, że Sejm Wielki, że taka wielka konstytuanta jest dzisiaj potrzebna. Dlaczego nie uważam? Ponieważ w Polsce radziliśmy już sobie z uchwalaniem demokratycznych konstytucji. I pierwszy raz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kiedy wróg czaił się na granicy, kiedy sytuacja była naprawdę zła, o wiele gorsza niż dzisiejsza, powiedzmy sobie szczerze. Partie, które wchodziły w skład Sejmu, który najpierw uchwalił małą konstytucję, a później, kiedy uchwalił konstytucję marcową, one rywalizowały, kłóciły się, spierały się, jeżeli chodzi o swoje programy, ale właśnie dzięki temu, że każda z tych partii miała różne podejście, różny pogląd na rzeczywistość, potrafiły wypracować wspólnie po stronie wówczas demokratycznej taki, a nie inny projekt, a później go przegłosować. Tak samo w latach 90., kiedy uchwaliliśmy konstytucję w 97, przyjętą później w referendum. Dlatego nie potrzebujemy dzisiaj odstawić wszystkich spraw na bok, ponieważ chodzi tutaj tylko o jedno. Chodzi o to, żeby wygrać wybory. A nie wygramy wyborów, mówiąc, że te wybory są tylko po to, żeby uchwalić kilka bezpieczników i wtedy wszyscy pójdziemy do domów. Dlaczego to nie zadziała? Ponieważ wtedy nasi wyborcy nie wyjdą z domów. Ponieważ wtedy nie przyciągniemy tak kogoś, sądzę, którzy nadzieję, nie chcą tylko zmiany bezpieczników, tylko chcą, żeby w powiecie szydłowieckim była praca. Chcą, żeby przywrócono mały ruch graniczny w Batoszycach. Chcą, żeby południe Wielkopolski nie zamieniało się w step. O tym chcą słyszeć dzisiaj Polki i Polacy. Ci, których zmobilizowała wiosna w tych wyborach europejskich. Ci, którzy dalej siedzą w domach i ci, którzy tak naprawdę dają zwycięstwo Prawo i Sprawiedliwości. To jest lewicowa tożsamość wiosny, jaka jest centrystyczna. Znaczy, mam taką obawę, że jakby sami państwo zaprzeczyliście początkowi, do którego dążyliście. Znaczy, dlaczego nie może być jednej dużej listy, koalicji i nie może współpracować szeroki blok. Ja rozumiałem tekst Adama, bo do niego się odniosę, bo też pan do niego się odnosił w ten sposób, że... Fundamentalnie ważny tekst. Są bardzo istotne, ważne, lokalne sprawy. Natomiast są też sprawy istotne, fundamentalne, dotyczące kwestii światopoglądowych i jeżeli miałby powstać taki szeroki, duży, istotny blok łączący pana Biedronia, pana Kosiniaka, pana
Schetynę, to w ramach tego bloku nie da się wypracować wspólnego porozumienia, bo te stanowiska są tak odległe, jeśli chodzi na przykład o czyli kwestię aborcji, kto ma zdecydować? In vitro. Mają zdecydować wyborcy, ale dlatego, jak? Już odpowiadam, dlatego tak istotne było to, że jeżeli uważamy, jeżeli się z tym zgadzamy oczywiście, że dzisiaj sprawy idą w złym kierunku i trzeba stworzyć bezpieczniki demokratyczne, w których rząd, taki jak dzisiaj, Prawa i Sprawiedliwości, nie będzie w stanie wysadzić Polski, to zróbmy szeroką konstytuantę, w której wprowadzimy te bezpieczniki, co do których jesteśmy w stanie się zgodzić, a potem się rozwiązujemy, występujemy jako oddzielne bloki i w ramach tych bloków zabiegamy o poparcie wyborców. Pan mówi o tym, że jest na przykład za całkowitym zakazem aborcji. Nie wiem, ktoś inny mówi, że jest za tym, żeby była dowolność, a ktoś inny mówi na przykład za tym, żeby nie było finansowania in vitro albo nawet je zakazać, bo są i też takie projekty Prawa i Sprawiedliwości, a ktoś inny jest za tym, żeby było. I wtedy się spierajmy, ale miejmy z tyłu za sobą, miejmy to takie podwaliny bezpieczeństwa. I taki był tekst Adama, i taki był jego wydźwięk, przynajmniej ja go tak rozumiałem. I oczywiście to, co pan mówi, to są oczywistości. Ja się z tym zgadzam, to są rzeczy ważne, istotne, ale nie o tym mówimy. Bo albo mówimy, tak jak pan proponował, o rzeczach najistotniejszych, a tym najistotniejszym jest to, żeby Polska pozostała państwem wolnym i demokratycznym, albo mówimy o przejściu granicznym. Czy jedno z drugim można połączyć? Oczywiście, że tak, ale jak kładziemy na szali wagi, co jest istotniejsze, to istotniejsze jest jednak mimo wszystko bezpieczeństwo Polski i to, żeby pozostała wolna i demokratyczna, bo jeżeli nie pozostanie, to o żadnym przejściu nie będzie mowy. Znamy stanowiska, prawdopodobnie każdy pozostaje przy swoim zdaniu. Ja bym tyle chciał powiedzieć. To, co się stało w 2015 roku, co nie zostało przez nas przepracowane, polegało na tym, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, do dzisiaj to tak trwa, oni mają takie poczucie, oni idą głosować, wiedząc, że każda kartka wyborcza zmienia historię. W kierunku, który nam budzi naszą zgrozę i nam się nie podoba, im za to daje fałszywą, iluzoryczną siłę sprawczą. To, co jest zaangażowane po tamtej stronie tej politycznej wojny, w której uczestniczymy, to są, czy kto się komuś podoba, czy nie podoba, to jest coś jak szarża huzarii. Dla kogoś, kto wychowany był na lekturze Sienkiewicza, na muzyce Chopina, gdzie ta szarża huzarii brzmi w akordach, to budzi drżenie serc i budzi ciarki na plecach. Oni z takim nastawieniem i z taką siłą do tych wyborów idą. Uważam, że nie mamy żadnych szans przeciwstawić tej ideologii, takiej właśnie, która budzi tego typu silne emocje, niczego, co obiecuje po prostu efektywność rządzenia. Żadna szóstka Schetyny, jakkolwiek byłaby racjonalna i nawet wtedy, gdyby była wiarygodna, nie jest w stanie się temu sprzeciwić, bo mówimy o rzeczach nierównorzędnych, co do wagi, co do emocji, które budzą. Polacy potrzebują dzisiaj wizji podmiotowego państwa, tak, że tym, co możemy przeciwstawić tej pisowskiej szarży huzarii, jest nasz demokratyczny odpowiednik ich wstawania z kolan, czyli poczucie sprawstwa, uczestnictwa w budowaniu państwa, w którym każdy obywatel w zderzeniu z każdą państwową instytucją jest szanowany, w którym swoich praw wolno mu dochodzić na podstawie konstytucji przed sądem i w których wreszcie nikt nie mówi kobietom: odsuniemy wasze sprawy na plan dalszy, bo one nie są ważne. Nieprawda. Bezpiecznikiem demokracji jest pakt społeczny zawarty w każdej z tych kluczowych spraw. Czy to jest 500+ i pomoc społeczna? Czy to są prawa kobiet? Na miłość boską mówimy o prawach człowieka, bardzo podstawowych rzeczach. Tak? Nie mamy prawa bać się tego, że werdykt wyborców będzie konserwatywny. Jesteśmy demokratami. On musi być przede wszystkim demokratyczny. Nie zgadzam się, bardzo radykalnie nie zgadzam się z postulatem, żeby dzisiejszej konstytucji nie ruszać, bo ona jest dobra. Uważam, że jest niezła. Ale przede wszystkim ona dlatego wymaga, jako pakt społeczny zawarcia na nowo, że w 2015 roku ją odrzucono. I mogliśmy się łudzić, że o fuksie ordynacyjnym różne rzeczy opowiadać i tak dalej, ale ta konstytucja nigdy, jak się okazało, i pisowscy wyborcy potwierdzają to w każdym sondażu i w każdych kolejnych wyborach, to nigdy nie była konstytucja akceptowana przez my, naród, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, jak o tym pięknie mówi preambuła konstytucji. Za tą konstytucją głosowało 23% polskich wyborców.
mniej więcej tylu, ilu głosowało na Andrzeja Dudę. Trochę więcej niż głosowało w 2015 roku na PiS, ale to nie była większość polskiego społeczeństwa. Większość zdolna do wygrywania wszystkich ostatnich wyborów od 2015 roku jest ewidentnie przeciw tej konstytucji, kompletnie jej nie ceni. I to jest powód, dla którego, jeżeli mamy ją poważniej kiedykolwiek w Polsce traktować, to ten pakt musimy zawrzeć z Polakami raz jeszcze. To jest również powód, dla którego uważam, że nie tylko w sprawie ustroju Polski, ale właśnie w tych sprawach, które pan nazywa obyczajowymi, my ten pakt musimy zawrzeć. Kompromis aborcyjny, jeśli miałby przetrwać, musi być kompromisem, w którym choćby moja żona uczestniczy, bo przecież nam Boga nie uczestniczyła. Myślę sobie, że taka obietnica, to jest ta wizja Polski, która mówi o tym, że nie ma rzeczy ważniejszych niż polska wolność i polska demokracja, i mniej ważnych niż polska wolność i demokracja, że to nie może być tak, że bezpieczeństwo socjalne znaczy mniej niż polska wolność i polska demokracja, ani nie może być tak, że prawa kobiet znaczą mniej niż polska wolność i polska demokracja, bo każda z tych rzeczy tworzy polską wolność i polską demokrację. Jak nas będzie stać na taką opowieść, to być może ona poruszy Polaków. Jeżeli te wybory do Sejmu Wielkiego postulowanego przez Adama Szłapkę będą obywatelskim wzmożeniem po to, żeby obywatele zgodnie z 4 artykułem obecnie obowiązującej polskiej konstytucji przejęli to państwo na własność, to wtedy mamy szansę na sukces. 6 Schetyny? Dziękuję bardzo. Daj Boże wygrać.